Witam was wszystkich w nowej aktualizacji, która była od środy albo od tego czwartku. Nowa snajperka, która jest bardzo słaba w damage'u, naprawdę gówno zadaje. 15 kulek ma i z tłumikiem jest taka cicha, że chyba w ogóle jej nie usłyszycie. Tak mi się wydaje. Zresztą to porównamy, bo każda snajperka z tłumikiem powoduje tak, że na mapce nie widzimy gościa zaznaczonego w czerwonym punkcie. Ale możemy się domyślić, skąd strzał leci, bo słychać takie pipczenie takie z tłumika. A ta snajperka jest taka cicha, że chyba w ogóle jej nie słyszymy, ale to zobaczymy zresztą. Co jeszcze? No można ją kupić za 100 pieniędzy w automacie. I można kupić na niej amunicję snajperską też w tym automacie zwykłym. Za 100. Można ją znaleźć chyba wszędzie, mi się też wydaje, tę snajperkę. Na niebieskiej strefie oczywiście. W żółtych skrzynkach. Battle Royale. Battle in style. Monster Truck nie ma lasera, normalnie spada, to też jest bardzo OP. Ponieważ jak on zawsze myśleliśmy, puściliśmy rzeczy, a to co się okazuje, podchodzimy do Monster Trucka, ale liczyliśmy na dropa, żeby mieć jakieś bronie. Ścianki są po 200 monet, bardzo spoko opcja, bo wtedy za 300. Za 200 bardzo fajna rzecz, to coś ścianeczki można fajnie kupować. To też jest to na automacie. To jest za 400 hajsa, a kosztowało za 600. Jeszcze 400. I monety się świecą, zresztą jak tutaj widzimy nawet na strychu. Więcej monet się świeci. No i usunęli, że jak lecisz spadochronem, to nie widzisz nic za sobą, nie? Że nie możesz, czyli było takie oczko. Helm 4 też się świeci, już pokażę. Nie wiem, ja spadochronu nie mam, ja mam konia. I na starcie mamy jakąś snajperkę. Tą, nie tą nową, więc... Nie to, co byśmy chcieli. Ciekawe, czy tam typy na niebieską strefę. Proszę bardzo, 500 monet się świeci. Tylko 500 się świeci i większe jeszcze liczby. Ale jak nie przekracza 500, to 500 to jest minimum, żeby się monety świeciały. Są dropy, które się świecą normalnie, same pudełka też się lekko świecą, takie jakby skin. Te same pudła też się leciutko tak świecą, są czerwone teraz. Są zwykłymi laserami żółtymi, są też dropy właśnie co mają żółte lasery, ale jeszcze takie wijące się, taki jakby troszkę taki czerwonawy laser. I taki bardzo wyrazisty laser. Robi takie coś, że mamy tam grązę z boostem albo trzy ścianki, takie, no, takie lepsze dropy właśnie się tak świecą z lepszymi broniami. Bronie rzadkie się świecą na, w kolorze żółtym, czyli groza zwykła, którą ciężko znaleźć, taka SVD chyba też się świeci, bo to też jest rzadkie. Na pewno ta broń ze 100 kulkami się świeci. Każda broń z boostem się świeci też na żółto, pierwszy, drugi poziom, ale dodali, że na trzecim się świeci na czerwono, każda broń z trzema boostami się świeci na czerwono. Groza z boostem, która ma jednego boosta i SVD, co ma jednego boosta i AWM, która ma jednego boosta i ta broń, co ma 100 kulek, to też ma jednego boosta i się świecą na czerwono, bo tak jakby już mają tego najlepszego boosta. Inne trzeba boostować i na trzecim boostie będą mieli kolor czerwony. Idę na niebieską strefę poszukać tej nowej snajperki. Zresztą nie muszę jej szukać, bo mogę ją kupić. Ale przydałby się jakiś helm 4, żeby pokazać, jak się świeci i po prostu, żeby go mieć. To chyba wszystko, co miałem powiedzieć. Nowa postać, która powoduje, że rzucasz drona, on jest namierzany. Jak typek jest po schodach, to leci po prostu i uderzać za 20, chyba najwięcej może zadać 60. Chyba, dokładnie nie wiem. Pingwin, sorki, nie pingwin, tylko rekin nowy dodali, który nie wiem co daje. Cedmona się świeci. Już podniosłem. Nie wiem co ten rekin może powodować, ale najprawdopodobniej coś tam pisało ze szybkością, czyli chyba będzie się szybciej mógł pływać. Tak mi się wydaje, więc to też była spoko opcja. Dokładnie. Bo się dosyć wolno płynie. To mi się przydało. Dobra, snajperki raczej tutaj już nie uraczę, więc ją po prostu najzwyczajniej kupię w automacie. Jeszcze kolejne 500 monet z... Pyk. Boosty też się świecą. Pyk.
leży trzeci. No i tutaj możemy kupić, proszę bardzo, amunicję tylko za stówkę. To jest bardzo fajnie, że to zrobili. Amunicję SPS też możemy kupić. Bardzo spoko opcja, że to zrobili, bo zawsze nową broń, tak się długo szukało, nie mogło się znaleźć. A tutaj możemy sobie najzwyczajniej po prostu kupić. To jest bardzo fajna opcja. Chemu szurki chyba nie znajdę. O, kolejna opcja. Kolejna rzecz. Mamy do zbroi i do plecaka takie coś. Z trzecim poziomem. Trzeci poziom. Czyli nadzwyczajniej dodadzą poziom 1 i 2, tak mi się wydaje, bo wtedy to nie miało poziomu, tylko się świeciało na żółto. A teraz się świeci na fioletowo i ma poziom 3 narysowany. Tylko poziomu 3 nie ma do hełma. I co się w dropie znajduje, ten item do zbroi. Czyli to jest najprawdopodobniej poziom 4, który jest nawet nie zaznaczany, jest po prostu na rzut bo rzadki. Idę ci już uleczyć, kolego drogi. Monety, kupię też zbroję, wszystko trzeba kupić. No, ścianek chyba nie kupowałem. Dziękuję. Bardzo, ścianeczki za 200, pyk. Trochę tych MP40 ja mógłby rzucić, bo nie mam miejsca. Podpowiedź za 400. Fajnie to zrobili. No, chemu czwórki raczej nie znajdę, ale się po prostu świeci. Chciałeś zlecić mnie, tak? Wezmę te amunicje do sobie. Tu idzie ten typ na to wdarcia. Także na mapie widzimy te dropy wszystkie, jak lecą. To wygląda jakby gracz wysłał swojego niebieskiego dropa, ale teraz zrobi tak, że nie wiem, czy można nadal wtedy gracz może dropy swoje wyrzucać z niebieskim laserem. Nie mam pojęcia, jeszcze nie widziałem. Ale każdy drop, który jest wyszczelony, to jest pokazane z niebieski znaczek na mapce, że ktoś wyrzuciła dropa, czyli właśnie ten akurat jest. I to nie gracz, tylko normalnie nam drop będzie wylatywał. Potrzebuję pomocy. Tylko akurat lecę. Wszystko przylutowałem. Jakieś auto by się przydało. O, są przydane typy właśnie, które zaznaczyłem na mapie. Jaką tu rzecz jeszcze dodali? No wiadomo, że pozmieniali bronię w automacie i w fioletowym automacie możemy kupić pompę, tą co kiedyś była nowa. Teraz już trochę jest z nami, no to nie jest nowa. Sobie jednak ten temat krzyszczał, można ją kupić, to też jest kolejna fajna rzecz, co dodali. Z zajperki nie jestem zadowolony, bo bardzo mało dodają. Ej, uciekam, tym typem mówię, że nie dawaj go. No, oni mi cały czas uciekają, widzę na mapie, co chwilę się przesuwają. Tak, ale ja już jednego zabiłem, ładnego jego kolegę. Nawet ich nie widzę, tylko na mapie nie widzę. Ciekawe, czy oni nas też widzą, jak... Leci, no co za skubaniec. A spróbuję mu dynkę zasadzić z nowej snajperki. Nie teraz, nie wiem do niego jeszcze. Tam walczy. Nie, ja go wyjeżdżam, odpieram sobie jeszcze. O. Bierz mi tą snajperkę. Nieposłuszny, dlatego ja nie lubię grać z snajpami, bo też nie mogę ich walczyć. Jakieś porąbane. Mini Uzi Van. Zresztą taką banię mu miałem wymierzyć. Pytań co do tego. Przecież jak się biegnie z maczetem i klikam Q, to snajperka się pojawia. To jakim prawem się mini Uzi włącza? Mini Uzi się dopiero włącza, jak klikam jeszcze raz Q. No. Ale jak mam maczetę, to zawsze musi być snajper. No jakieś to popsute. Nie lubię grać snajperkami.
Oj, nie wiem, czy damy radę zrobić challenge na dwie snajpy grając. Jak się na jedną robi, to jest mega challenge. To jest taka głupia broń. Ona na trzy hity chyba bije i to nie zawsze. Malutko ona zadaje. Ma cichacza, to chyba w ogóle się jej nie będzie słyszało. Wtedy grałem nią. Jakbyś znalazł, jakbyś mi znalazł Sincera, nie? Co to jest Sincer? No to te gówno takie cichaczowe, te takie co ci ścisza bronię jakby. A, dobra, wiem. Bardzo. Zwykła groza się świeci. Pyk, ten i ten sewer. Pyk, pyk. Dobra. Au. Zawsze się przewalam. Dawaj tu. Czekaj, jeszcze ścianki muszę wziąć z dropa. Po co tak do nich od razu podskakujesz? Tu mam typów. Muszę mieć dobre rzeczy na walkę, bo to wszystko teraz. Trzy gluole tak zostawić, to trzeba być naprawdę. No ja już dawaj, nie gin. Musisz się odczuć. Czemu z... Nie może do dziś strzelałeś, jak nie masz strefy. Pa, a jeszcze auto mi utknęło na górce, lol. On sam do mnie strzelał, ja na to nie. Jak powinni coś zrobić z tymi autami, bo one w podgórkach tak wolno jadą. Uważaj, uważaj, tu na ambonie jest. Na ambonie, dobra, dobra, dobra. Ale ci mierzy chyba z tej nowej snajpery. No to jakiś debil jest. No jakby był normalny, no to już dawno by zareagował, że ktoś na tym jedzie pod nim. No. No z problemu, bo to był jakiś debil. Normalny gracz już dawno by zareagował. Tak, ale miałem podjechać, ale jak miałem podjechać, jak on miał chłopak? Znaczy dobry gracz, bo to jakiś głupi był gracz. Ale mogę go przeprosić, bo nieraz mam takie bugi, że auta kompletnie nie słychać, tylko widzisz na mapie, a nie zawsze masz okazję spojrzeć na mapę. Więc mogę go przeprosić, jeśli takie coś miał. Ja kompletnie auto się nie wydaje się. O, jest ten laser, co się tak fajnie świeci. Mam typy. Tam musi być groza z boostem. To bym chętnie pograł sam. Bo lubię groza z boostem, ale nowa aktualizacja, nowa snajpa, więc trzeba pograć nową snajperą. Mam typa jakiegoś i znowuż. Gdzie masz typów? No są niby, ale nie mogą się coś pokazać za bardzo. Bardzo się chowa jeden za płotkiem niestety. No wychyl się gościu, wychyl się. Nie lubię grać z snajperkami, wolałbym jakiegoś kałaszka, ciach ciach, dwa heady i byk. Dobra. Bardzo celna ta snajperka.
Bardzo ciężko się gra z tą bronią, ale dobra. Udało się. No, nie polecam tej gry. Ale jak ktoś lubi, to można śmiało napisać w komentarzach. Jak ocenia aktualizacja? No, fajna nawet aktualizacja. Zawsze może być. Ale mam laga jakiegoś.